Jutro, y, Msza Święta rano będzie o godzinie 8, ale będzie również Msza Święta Wigilijna, Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych o godzinie 18.00. jutro będzie. Y, I po Mszy Świętej będzie też Różaniec, za Dusze Czystowe, y, i jednocześnie też będzie adoracja całonocna. W ciszy, e, aby wielbić Boga za wszystkich świętych pańskich i również, aby wynagradzać Bogu za straszne grzechy, różnych obrzędów, które wtedy w tej nocy też się odbywają. E, niestety masoni, sataniści, okultyści, różni ludzie tego typu czynią wiele zła tej nocy. A my chcemy wynagradzać, my chcemy prosić Boga, o miłosierdzie dla całego świata i dla tych, którzy też te straszne czyny czynią, aby się nawrócili, aby byli uwolnieni od zła. Więc mieć e, właśnie tak, jeżeli chodzi jeszcze o e, właśnie sam dzień wszystkich świętych, uroczystych wszystkich świętych, e, czyli wtorek, 1 listopada. E, 9.30 będzie różanie, co 10. msza święta i też, tak jak każdą niedzielę, będzie moja charyzmatyczna, moja wstawnicza adoracja. I właśnie też, odnośnie jeszcze tej uroczystości pięknej chrześcijańskiej, to proszę zwrócić uwagę dzieciom, młodzieży, żeby nie brały udziału w tak zwanym Halloween, bo to nie jest propozorom Sympatyczna, miła zabawa to jest wprowadzenie w okultyzm, w magię, w czary, w satanizm. Takie niewinne niby, takie właśnie zabawowe, ale może prowadzić nawet do zniewoleń. Jest bardzo niebezpieczne dla dzieci młodych, którzy nie rozumieją tych spraw duchowych, a są bardzo chłonni. I Ten świat i zło, które działa w tym świecie, pokazuje właśnie, że to zabawa ze złem, zabawa w magię, zabawa w okultyzm, to jest właśnie zabawa, tylko nic więcej. Ale to nie jest zabawa. Zresztą bawić się w potwory, upiory, w demony, śmierć, przebierać się właśnie i czarować i, i, i tego typu obrzędy czynić jakieś magiczne, bierzeć przesądy zabobone, to nie jest chrześcijańskie, to nie jest katolickie, to jest pogańskie, bezbożne, a nawet satanistyczne. W niektórych y, sy, y, sytuacjach to naprawdę to już jest prosto. Dlatego takie moje ostrzeżenie, nie tylko moje, ale to czy nie w imieniu Boga i Kościoła, bo w kościele też w nauce Kościoła jest przestrzeganie przed łamaniem pierwszego przekazania. Bo właśnie dlaczego też to jest takie niebezpieczne? Bo to jest łamanie pierwszego przekazania. Nie będziesz miał Bogów przede mną, a wchodzenie w okultyzm, magię albo nawet wprost satanis to łamanie tego pierwszego przykazania a ono jest najważniejsze e, więc nie możemy uprawiać bowo chwalstwa i jednocześnie czcić boga nie da się albo się czci pana Jezusa albo się czci diabła więc e, nie wolno nam łamać pierwszego przekazania, mamy pierwsze przykazanie szczególnie zachowywać potem pozostałe e, ale ono jest pierwsze najważniejsze czyli jest jeden bóg w trzech osobach któremu należy się cześć Oddanie, e, miłość, wiara e, i pokorna służba. Wierność przekazaniom, pierwszemu i potem wszystkim dziesięciu przekazaniom, które też Pan Jezus podsumował jako przekazanie miłości Boga i Bliźniego. Bo kto kocha Boga i Bliźniego, no to łatwo zachowuje dziesięć przekazań i na pewno nie będzie okultystą, magikiem i nie będzie brał udział w czarach nawet dla zabawy. A tym bardziej w wywoływaniu duchów, wywoływaniu zmarłych i tego typu rzeczy. Także tak mocno na to naciskam i zwracam na to uwagę, umiłowani, bo zależy mi na Waszym dobru, duchowym, wiecznym, i żeby się nie pokaleczyć, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby się nie poranić, sobie, sobie i bliskim nie uczynić krzywdy. Więc, mimo że może wiele osób powie, co Ty tam mówisz, to jest właśnie zabawa. Taki jest świat, tego nie zmienisz. Dzieci i tak pójdą na takie zabawy, ale mogą, mogą wybrać coś innego, wybrać coś lepszego, znacznie lepszego. Wybrać w tym czasie modlitwę, msze święte, czy takie dobre chrześcijańskie też zabawy. Między innymi też w wielu parafiach, w wielu miejscowościach jest tak zwany marsz, Wszystkich świętych, starsi, dorośli, też dzieci, młodzież przybierają się za różnych świętych, odmawiają litanie do wszystkich świętych, e, niosą też relikwie, kapłani świętych, żeby pokazać, że święci są pośród nas i że my możemy być świętymi, że my nie chcemy być opętanymi, nie chcemy być poganami, bałwochwalcami, satanistami, chcemy być prawdziwymi czcicielami Boga w Duchu i prawdzie. Dlatego też mówię dłużej, dlatego że to jest nagrywane i proszę, żeby też to nagranie było dzisiaj też puszczone na YouTube'a, żeby właśnie ostrzeżenie przed Halloween i prawdziwy kult wszystkich świętych. Więc też to takie przesłanie dla wielu, nie tylko dla Was tutaj umiłowani, czy dla tych, którzy nas słuchają, modlą się z nami.